No dobra, no to w takim razie kup sobie paczkę i lecimy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy do otworzenia paręnaście paczek, tam około 50. Być może coś trafimy fajnego, jeżeli chodzi o jakiegoś Winter White Cardsa. Także mam nadzieję, że tutaj nam się uda. Dobra, let's go. Także no tutaj lecimy po kolei z tymi paczkami i tyle. No miejmy nadzieję, że coś siądzie, nie? Jakaś Ukraina, także nic ciekawego. Nie, nie jest to Suarez niestety. Czy jest to Suarez? No to w sumie... Nie no, Benedetto jak... W ogóle jakie mają te paczki? O, raczej taka drobnica, nie? Ale... Parę big boyów chyba jest. Dobra, tam lecimy po kolei. SP. I to jest Bellingham. Okej, 8-4, spoko. Dobra, lecimy dalej. Dobra, piłkarzy premium kolejna, rzadka karta. Mares? Benasser. Nie, no za dobrze by było z tym. Lecimy dalej, 50 paczek, piłkarzy premium. Kurde, no przydałby się jakiś walkout, no może Sommer chociaż. Kobel, niestety. Rupika na wypożyczenie Tomori? No to elegancko. Kurde, takie Tomori na wypożyczenie też by mi się przydał, nie? Do jakichś turniejów w tej PlayStation, nie? Okej, jakaś gwarancja 80+, ale tu jakiś muso. Kurde, słabiutko póki co. Jeszcze duplikat, ale to jest wymienny. Okej, Rashford. Kurde, no. Daj się coś większego, no. Rashford i McAllister. Dobra, to już rzućmy sobie to do pika. Nie wiem, czy to jest wymienny, czy nie. To tam wezmę Semedo. Dobra, mozo to paczka piłkarzy prime. Savić chociaż? Okej, 8-4, spoko. Będzie do jakiegoś SBC. Suarez? Nie, Cavani jakiś, nie wiem. A Suarez, okej. O, dobra, mamy tą kartę. Pato, okej. Okay. Aleksander Pato, no dobra. Już to chyba nawet wymienna karta była, także paczka, także sobie spoko, nie? 8-6. Nawet na jakąś ławkę, jakby był niewymienny i tak dalej, nie? Spoko. Nie, niewymienne jednak. I co, no teraz te mniejsze, te drobnice, żeby tutaj te duplikaty jakoś, kurde, przerzedzić. A zresztą w sumie, jak będzie dwóch, to ten. Lecimy po kolei, dobra. Już mi się nie chce przewijać, szczerze mówiąc. Okej, okay, co my tu mamy? Perisic? Perisic, okej. Okay. Dużo paczka rzadkich piłkarzy, gwarancja oceny 84+, let's go. Ajajaj, chyba nic mocnego. Muller chociaż? No, chociaż jest Miller. Dobra, dawaj ten pik. O, proszę bardzo, Werde, kolejna karta promocyjna. Gabriel, Jesus albo Jesus Navas. Wezmę Navasa. Dobra, dwóch rzadki złotych chyba jest to. Co to? O, Moreno 8-5, okej. Okay. Znowu ten Kobel, okej. Okay. Dobra, dwóch rzadki złotych, lecimy dalej. Kaszanoglu. Ja zawsze mówię Kaszanoglu, już tego. Szalhanoglu się mówi, nie wiem jak się mówi. Kaszanoglu i tyle, dobra. To najlepszy z Winter White Cards? Nie wiem sobie kto najlepszy, no Dembele jest mocny. De Bruyne chyba, ale De Bruyne znowu to tak ciężko go w mecie gry, jak... Znaczy w mecie gry jest, tylko to ciężko go tak usadzić w składzie. Z takiej formacji z dwoma atakującymi, albo 4-2-3-1 może grać na tym SPO, ale no ciężko, nie? No na pewno Tomori jest gigakotem, na pewno Mendy jest gigakotem, Felix jest spoko, Sancho jest spoko, dużo jest spoko kart. Ciężko tak. Food Champions 4. O, walkout. Ruben Dias, okej, okej, okej. A, bo to wymienna jest w ogóle. To kurde git. To jakaś wymienna, lecimy. 99 podań, a to też prawda, no. Oskan jakiś. O, teraz te karty 99 podań o tych lak to będą mocne. What we got here? Pola Grodak, proszę bardzo. Fabiański, no i git. No i co, no teraz parę będzie te 75+, później jakieś podwójne chyba.
Zobaczymy, nie? Ramkarz może jakiś fajny netto. Okej. Okay. Są tacy. O, Francja, jakaś SPO. O, Pajet znowu, okej. Okay. To Angelino, okej. Okay. Dobra, 8-3 plus jakaś paczka, lecimy. Okej. Okay. Ramkarz, a Bauman, okej. Okay. No cóż, jak jest paczka 83 plus, to nie znaczy, że musi być plus. Okej. Okay. 8,6 plus, totaliska to jest 8,6 plus, ale może innym razem. Dobra, dwurzadki złotych 81. Oj, co teraz? Jakiś kramarić, kurde mać, no. O, dzisiaj nie mamy szczęścia za bardzo chyba. Kiedy po prostu staje update, no to jest, to astrologowie tego nie wiedzą nawet, nie? Nikt tego nie wie, nie? Kiedy EA się zachce, nie? Dać upgrade'a, to wtedy dostanie, nie? Dobra, to już wie, kto to jest. No, on będzie solidny ten hulic, nie? Tylko no, mówię, no z linkami ciężko, no chyba, że jak masz jakiegoś Gakpo na przykład, to możesz sobie ich połączyć, nie? Ale był rzadki 8-1, kolejna. Włoch jakiś, Tonali? Nie, Tonali to jest na tym SPD chyba. Ale Jorginho nawet lepiej w sumie. A, znowu jakiś bramkarz losowy. Kurde, no. Jakiś walkout. Okej, okay, jakie to są te karty? Parę jest ciekawych, jest jakiś Ultimate za Food Champions i tak dalej. Nie, no bo tam są jeszcze faszki za Food Champions, nie? Te osie... O, jest walkout. Aaaa. Rodri. No dobra, git 87. Chciałem walkout jest. Dobra, bo ten Rodri to jest duplikat, także trzeba coś z nim zrobić. Chyba, że w tą rozbudowę go wrzucimy. O, to mogę w tą rozbudowę go wrzucić. No, i to będzie dobre. Jest ten Rodri, możemy lecieć. O, to jest Endika. Dobra, 5 piłkarzy 80 plus. Zobaczmy. Krój lepszy od Nazario w FIFA? Nie wiem, czy lepszy. Jakoś Nazario nigdy nie grałem, Krojfem grałem, no nie wiem w zasadzie, ale Krojf jest gigakotem, nie? No niby ten Nazario jest, jest taką najlepszą kartą, najbardziej wartą i tak dalej, ale on chyba jest taki bardziej specyficzny mimo wszystko, jeżeli chodzi o dribbling i tak dalej. A Krojf jest taki bardziej chyba rzeczywiście po prostu dobry i znajomy czy coś. Uważasz, żeby wykorzystali potencjał mundialu? Kto wykorzystał? A, EA Sports, to kompletnie nie, jakby to nie ma o czym mówić nawet. Jakby kompletnie kurwa to zjebali, tyle powiem, no jakby nie oszukujmy się. Tak naprawdę te czerwone to tam było. Jakby oni sobie po prostu zrobili kolejny event z Mistrzostw Świata, to naprawdę, no mogli dać tryb jak w 18, chociaż to by było o wiele lepiej. To oni po prostu mieli licencję, żeby sobie parę promo zrobić, które mogli zrobić sobie bez licencji, tylko wtedy były graficzki troszeczkę inne, nie? Także no szkoda gadać, jeżeli chodzi o potencjał. Dobra, co my tu mamy? Wszystkie duplikaty, kurde. Dobra, to teraz paczka za Food Champions. 5 rzadkich 8-3 plus. Lecimy z tematem. Okej, okay, jest walkout. No dziwne, jakby nie było. Müller? Müller, okej. Okay. No zobaczymy, co będzie dalej, bo jeżeli reszta będzie taka jakaś słabsza, to raczej słabo, nie? A, no reszta 8 trójki. A, szkoda gadać. O, w ogóle otwórzmy sobie Klausa. Ogólnie ten Klaus fajny, nie? No to rzeczywiście te podania to są game changerem, nie? Znaczy nie jest pewnie jakiś giga wywrotowy, ale te podania robią robotę. Gulaci 85, okej. Okay. Usunie rynek na kolejną edycję gry? Mogą to zrobić. Nie wiem, czy tak będzie, ale jest możliwe. Nie, byłbym zdziwiony. Dobra, lecimy dalej. Tutaj w tej gierce wszystko niewymienne, no bo to idzie w tą stronę w sumie, nie? Co to jest? Carlos Soler, kurde, słabo. Okej, 2,83 plus, lecimy dalej. Kanale z 84, okej. Kanales i Jimenez. O, bez szału, ale jest jak jest, nie? Dobra, no tak, jest tego gorsze, dużo... Paczka piłkarzy premium. Znaczy nie piłkarzy, tylko ogólnie chyba. A bo i piłkarze. To jest chyba za Rejwalsy. Schmeichel, Schmeichel. Słabo. Kurde, macie coraz więcej duplikatów, nie? Także no. Alvin Kulo jest Pino. O, Benasek to ten. Dobra, no grunt, żeby kogoś mieć rzucić, nie? Poza tym Verde na początku, to nie... Te piki nie są jakieś gigamocne, nie? Nie, no 8 paczek jest. Ta duża złota paczka piłkarzy premium niech wejdzie. Przeżyliśmy ten syf. Okej, okay, jakiś... No, Wardi, tak myślałem.
No, Indie Mori jest złoty, okej, okay. Louis Alberto, no. Okej. Okay. O! Co to jest? A, Sule, okej. Okay. Myślę, kurde, może Messi jakiś, ale... Nie, 8-8 i tak zajebiście. No i co my tu mamy? A, Jezus, Nawaz, którego wzięło, no same duplikaty, no. Dobra, mniejsza o to, bo i tak raczej żaden z nich nie jest wymienny chyba. A, no to chociaż będzie do Quixela. Już nie chce mi się za bardzo kwić. Okej, okay, lecimy dalej. No to tak, mamy 2,85 plus, 5 piekarzy 84 plus. No najpierw rzadki z odników i ultimate, nie? I tak nie, daj Stones pewnie. Kurde no. Jak zwykle te wymieniamy. Zostaw na jutro? Nie, tam będę zostawiał. Po co mam zostawiać na jutro? Jak dzisiaj też są dobre karty do trafienia. Jakbym trafił to Moriego albo Mendiego, to bym był bardzo zadowolony. Dobra, rzadki z tych zawodników kolejna. No to 5 paczek, nie? To jak ogarniemy bajsę, to otworzymy. Co to jest? Grimaldo, okej. Okay. No tak myślałem, że je kwali zagrać, ale sobie z drugiej strony. No wiesz, o Jezu, 18 duplikatów. Dobra, no to cóż, mamy tak, 2,85 i 5 piłkarzy, 8,64 plus. No może najpierw od tych zaczniemy. Okej, okay, jest walkout, dobrze. Na was znowu. Kurde mać, no. Okej, okay, na was i Fabinho. Mamy wymienne, to są te karty? Obie chyba są wymienne, tak. Dobra, kolejna dwóch piłkarzy, 85 plus. Jest promocyjna. I znowu pato, kurde no, jajajajajajaj. Kurde, masz na jakim dogan, kurde no, ta paczka to L, w sensie byłoby spoko, jakby to nie był duplikat, nie? Kurde, no dobra, przepadmy go gdzieś. Chyba sobie zaczniemy już powoli tego bohatera, no bo w sumie co to jest jeszcze? Zacznijmy pika, w którym będzie Ginola. Tak mam przypiętą tą twoją wiadomość, także pamiętam. Dobra, 8-6, no to dawaj tutaj dawaj tego patologa mi tutaj. Okej. Okay. No Gindogan też może być. No najlepiej jakby ten Ginola siadł, no z Ginoli byłbym kurde bardzo zadowolony, bo jednak takiego topowego napadziora to bym chciał, to może już bym dał tego Koreę na ławkę albo... Albo nawet kino, nie? Dobra. No to mamy Idolo. Dobra, let's go. Dobra, no to jeszcze dwie paczki mamy. No i mamy jeszcze final bossa takiego trochę. O, 5 razy 84 plus. Dawać coś dużego, bo były fodejki, no ale coś dużego by się przydało. Okej. Okay. I nie jest to ten, ale jest to... Nie jest to Pato, ale jest to Climber, którego też mam. No oczywiście, że tak. Kurde masz, no nic no. Może Mbappe jest za nim schowany, nie wiadomo. Chociaż Mbappe chyba też specjalny w paczkach jest. Kurde, no słabo, no samo 8-4, 8-5. No nie, kurde masz, no by oddało, bo... Będę wkurwiony, jak nie oddam. Lecimy. Ginola, okej. Proszę państwa, mamy bohater podstawowy lub mistrzostw świata 86 do wyboru. Jeden z dwóch, także w tym momencie otwieramy. I mam nadzieję, że będzie jakiś Markizy World Cup albo inny wariacik, no. Także już lecimy z tym pyk. Okej. No nie powiem, żeby to... Nie powiem, żebym tego Brolina miał gdzie wrzucić. Trzy słabszej nogi, ale no mogło być gorzej, nie ma co. Powiem tak, on jakie ma? A, bo on na prawym, no to na tą pozycję to mam tego. Garincze mam na tą pozycję, także no nie powiem, że to była przydatna karta dla mnie, ale no on kosztuje prawie 500 koła, także w sumie nie ma co gadać, no. No gdzie ja go upcham, no powiedzcie mi, nie? No za Koreę to ni chuja, za tego to ni chuja, za Di Marię to ni chuja i za Garincze też ni chuja, no na ławkę go wrzucę i tyle. No nie jest, dobra, no. Mogło być gorzej, nie ma co ten. Dobra, mamy, a jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia, widzowie, jeszcze jest jakaś paczka za tamto. 10 tych SBC zimowych myślę, że zrobię, ale to też muszę do tego siąść, nie? Teraz mam jakieś fodejki w klubie i jakieś słabsze karty losowe, to mogę się za to zabrać, nie?
Alvarez, okej. Okay. Dobra, jeszcze sobie otwórzmy oto. Paczka zimowego dopingu, jako że mam 500 FIFA pointsów za turnieje PlayStation, to sobie jeszcze otwórzmy tą paczkę za FIFA points. Jeden rzadki piłkarz 86+, 9 rzadkich złotych piłkarzy i żeton Winter Wildcards. No dobra, no to w takim razie kup sobie paczkę i lecimy. O, o. Co jest? O kurwa mać, co jest kurwa, ej kuku, ja pierdolę, ale w, yo, oho, ho. O warto było ten turniej PlayStation grać, ja pierdolę, co tu się dzieje, o człowieku, ale kurwa mać, to była moja karta marzeń chyba, ja pierdolę. To chyba nie robimy Maldiniego, chyba wjeżdża Klostermann z Guardiolem. Chociaż sobie po pierwsze mogę Davisa wrzucić, do drugiej mam Upamecano, a po trzecie, a to może będzie Maldini. Kurde mać, co tu się dzieje? Szkoda, że nie ma tej pieprzonej Dynamic Image. Kurde mać, ale... No ja wiem, że on jest giga drogi, no ja wiem, widzowie, ja wiem, no... Nie no, trochę mniej niż 1,9, ale kurwa, to jest... Przecież on ma takie kurwa staty, on ma 5x5, giga dribbling, dobre strzelanie i defa nawet ma, także nawet na środek pomocy może go dać, kurwa mać. No nie wierzę w to. Ja, ale siadło, ja pierdolę. No i jeszcze Davisik, nie? Tutaj siemano, możesz mnie umieścić w składzie, ale w wersji WCS. Nie, tak Davisik pomachał do mnie. Dobra, lecimy dalej. No idę no jak chuj, no. Kurde, trzeba więcej grać tu nie w PlayStation, bo paczki za FIFA Points oddają chyba, nie? Tak to jest. Jak nie otwierasz za FIFA Points nigdy, a to nagle otworzysz za FIFA Points, to EA cię zachęci. U Pomeka usłyszeli, że chcesz ich wymieniać, więc kupla zachowali. Bez kitu, kurwa. Bez kitu. No dzisiaj to naprawdę mamy tutaj, wiadomo, sparo openingu nie było. Myślę, dobra, no nic ciekawego, a tu nagle ostatnia paczka, a tu taki knockout, nie? Dobra, może jeszcze jakiś player pick mocny na dobite. Nadobite, kurde. No, Gutierrez, zajebiście, dobra. Dobra, no to by było na tyle w takim razie. Tutaj udało nam się naprawdę potężny trafić pod koniec, a poza tym parę fodejków, także jest jak najbardziej spoko. Także do zobaczenia później i elo. Na razie, siemanko.